Witam, zespoły Superligi nadrobiły zaległości i tym razem kibice byli pozbawieni transmisji spotkań ligowych. W tej rundzie halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie padły następujące rezultaty. Toruński Pomorzanin pokonał LKS Gąsawa 7-3. Start 1954 Gniezno zwyciężył Wartę Poznań 12-5. W meczu starych dobrych znajomych Grunwaldu Poznań i LKS-u Rogowo Górą Grunwald 17-7. Obrońca tytułu mistrzowskiego jest na najlepszej drodze do niezakwalifikowania się do fazy finałowej mistrzostw. Tym razem drużyna AZS-u AWF-u Poznań uległa Steli Gniezno 6-5. Tabeli ligowej po dwóch rundach przewodzi Start 1954 Gniezno. Tabelę zamyka zespół LKS-u Gąsawa. Do usłyszenia i do zobaczenia już w nowym 2022 roku. Życzę Państwu, aby ten nadchodzący rok był przewidywalny, zupełnie normalny. Dużo zdrówka. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.